Cześć wszystkim, z tej strony Febr, a to jest kolejny odcinek z Wiedźmina Trójki. Ostatnio żeśmy sobie troszkę pogadali z biedakami, jesteśmy aktualnie, znajdujemy się w mieszkaniu Triss, znaczy miejscu, gdzie przebywała Triss, natomiast teraz już jej oczywiście nie ma. Uciekła stąd w pośpiechu, bo jej szukali, no po prostu. Teraz musimy się rozejrzeć troszeczkę. Czekajcie, tu jeszcze jest jakaś skrzynia. Aha, dobra, nic ciekawego. Kolejna jakaś senga, czy to nam załapało zadanie? Bo nie wiem. Nie, to zadanie nam chyba załapało. Najmocniej przepraszam. Ciągnij dziada po bruku. Okradli mnie! Łapać złodzieja! Chwila. Zachowuj się przykładnie, hultaju. Chwila. Gdzie on polazł? Tu? Bo nie widziałem. Tak, tam jest. Biegnie. Chyba to on. Czy nie? To on czy nie? Nie wiem, czy mam z nim gadać, czy nie? Każe nam wrócić na rynek główny, ale... A, pierdziele. W takim razie spróbujmy jeszcze raz. Słyszałem. Znajdź złodzieja na rynku głównym i podążaj za nim. Wspaniale. Czy wiedźmińskie zmysły nam tutaj czymś pomogą? Nie. Ani trochę. Tutaj mamy zaznaczonego żebraka. Kurde, no to w takim razie musiał być ten gościu. Że pewnie już go tam nie ma. Tutaj poszedł jakiś zakapturzony. Ale pełno jest takich, kurde, w mordę. Ale tego już tu nie ma. Gdzie on polazł? Ty mordejerza. Chyba spieprzyłem to. Człowiek skurwiela juniora? What the hell? Z tym się nie da pogadać. Niedobrze, niedobrze. W zimorodku to
Ratujecie weterana walk z czarnymi? Gdzie walczyłeś? Wcześniej w Angrenie, a teraz w Cidaris i nad nurtem Pontaru. Poratujecie? Weź. A teraz ty pomóż mnie. Muszę znaleźć zaułek, na którym miejscowi mówią zgniły Gai. To ważna sprawa. Ja nic nie wiem o żadnym Gaju, a o zgniłym to już na pewno. Nie jestem sadownikiem. To pilna sprawa. Zostawcie mnie, nic nie wiem. No i dupa. Znowu żebrak, ale cholera jasna. Znajdzie się datek dla ubogiego? Chromy? A gdzie tam? Obie nogi władne, a ręce jak wiatraki. O, jak macham. O, spójrzcie, o. Widzisz? Ja pomierzony na umyśle jestem. Muszę się dostać do miejsca, o którym mówią zgniły Gai. A ja wiem, nie powiem. A ja wiem, nie powiem. Dlaczego? Bo nie wolno mi mówić. Ale bym ci powiedział, jakbyś taki namolny nie był. Jak chcesz, to możesz przyjść drugi raz. Wtedy może ci powiem. Rzeczywiście masz pomieszane w głowie. A nie mówiłem? Zaraz mnie to kurde wykminią i tyle z tego będzie. Że też tego cholernego gnoja nie śledziłem. Ale kurde, jakoś tak dziwnie kamerę nie mogłem w ogóle obracać. Kurde, jak ja miałem to niby zrobić? Tutaj jeszcze coś jest zaznaczone. Na kolejny cholera żebrak. Tak karmią, że potem dwa dni głodny nie chodzi. Zlitujcie się nad niedolą i wspomóżcie datkiem Chromego! Mówią, że w Nowigradzie nie ma nic za darmo. Aha, czuję, że znowu będzie się dopytywał. Czemu ludziom wydaje się, że żebracy wiedzą wszystko? Skontaktuj mnie z tym, skontaktuj mnie z tamtym. Kto okradł mojego brata? Noż ja pierdolę. W Nowigradzie jest zaułek, na którym mówią zgniły Gai. Tak myślałem. W Nowigradzie jest dużo różnych miejsc, które mają różne nazwy. Jak chcesz pozwiedzać, to kup se mapę. Słyszałem, że tacy jak ty odwiedzają ten zaułek. A ja słyszałem, że zrobili cię w chuja. A teraz odejdź w zdrowiu, ty i twoje wielbłądy. Kurde. Bardzo niedobrze. Ja myślałem, że coś tutaj będziemy mogli pozbierać z alchemicznych tych składników, ale... Jeszcze raz podejdźmy do tego. O, to znowu ty. Pogadajmy jak ostatnio. Mam pomieszane w głowie, ale reszta zdrowisieńka. Tak jak mówiłem, szukam zgniłego Gaju. Za drugim razem twoje życzenie moim rozkazem. To tam, o. Tam, czyli gdzie? W dzielnicy burdeli. Jest taki zaułek za bramą i wcale nie jest zgniły i nie jest Gaj. Głupki tak o nim mówią, ale ja wiem. I każdy tam może wejść? Oczywiście. Chyba, że nie powie, stara locha powiła warchlaki. Wtedy mogą nie wpuścić, ale to łatwo powiedzieć. Posłuchaj, stara locha powiła warchlaki, widzisz? Dzięki za pomoc. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Z chęcią bym pohandlował, kurczę, jeszcze w ogóle. Dzień wstał, więc tutaj jest jakiś kupiec, ale... Co z tą pogodą? Nie, to chyba nie on. Tutaj. Zamożny mieszczanin. Co on? Proszę, proszę, kogo ja widzę? Sam biały wilk zawitał w moje skromne progi. Czym mogę służyć? Zaciągnąć pożyczkę? Chyba nie. Walutę wymienić? What?
Jak tam interes? Naprawdę nic ciekawszego nie przychodzi ci do głowy? To jak pytać rybaka, czy biorą, albo starą babę, jak zdrowie. Interes się kręci. Na wojnie można zarobić, jeśli się wie jak. Jeszcze zanim Nilfgaard przekroczył Pontar, zakontraktowałem dostawę drewna i żelaza z Kowiru w transakcjach zabezpieczonych, więc mam na tym siedmiokrotne przebicie. Ładnie. Tak się wydaje. Ale jak odliczysz pogłówne dla nieludzi? Datki na kościół, podatek wojenny i koszta bieżące. Zostają jakieś marne drobniaki. Kilkanaście skrzyń, nie więcej. Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Ciekawe. Co? Nowigradzkie korony? Ja myślałem, że ja ty będę sterować, kurde. Ja pierdzielę, ja nie chciałem wszystkiego wymieniać. Przecież kurde, za co ja teraz będę żył? Ja się śmieję, słuchajcie, ale no kurde. Przecież w tym momencie tak naprawdę, jakby nie patrzeć, nie mam żadnej innej waluty, tak? Kurde, to nie jest dobrze. Oj, chyba popełniłem bardzo duży błąd teraz. Wydając, znaczy, te wszystkie teoretycznie, no, pieniądze na te... Kurde. No, dobra, trudno. W takim razie poszukajmy gościa, którym będziemy mogli obchnąć te wszystkie nasze rzeczy. Miecze pierwszego sortu. Czy ja nie mogę... Dobra, pokaż mi swoje towary. Już się bałem, że nie będą czego sprzedać. Nie, wypierdzielamy to. Dobra, co my mamy tutaj? To jest słabe. To jest słabe. Ja mam 120, 150, 122, 150. A ten? No fajnie, że coś widać tam z dołu, nie? Dobra, ale to ja mam 86, 106. No dobra. Także tutaj jeszcze to jest piąty. My mamy założony miecz, który nie ma żadnych gniazd. W sensie tych. Ale ma troszeczkę lepszy ten, czekajcie. Się zastanawiam teraz, kurczę. Aha, bo ja te dwa miałem sobie zostawić. Okej. Sprzedać resztę pierdół. Wąs tym. Trofea absolutnie. Dobrze. Za trofeum zresztą i tak on płaci, kurde, jakieś marne grosze. Wow, mamy 3000, no kurde. To słuchajcie, chyba poszalałem. A z rzeczy, które on tutaj miał? Mamy pancerz 67, to wątpię, żeby on tutaj miał coś w tym stylu. Buty powinien mieć co najmniej jakiś tam, nie wiem, pancerz 20, ale widzę, że nie ma. Rękawice z pancerzem 15, mamy 14. Ale on za dużo chce za te rękawice. Rękawice to myślę zrobimy z jakiejś z tego. Z receptury czy coś. Bywaj. Bywaj. Dobra, pozbyliśmy się zbędnego shitu. Mamy teraz więcej miejsca, znacznie więcej. No i oczywiście mamy sporo kasy, od cholery kasy teraz mamy. Której i tak zazwyczaj nie wydaje, no ale... No ale... Okej. Podejrzany typ. To znowu był on. To znowu on! Mamy iść tam, no teoretycznie miejsce już znamy.
Znajdź kryjówkę króla żebraków. Dobra, nie będziemy, kurde, nad nim siedzieć. Dalej tam chyba stoi. To, że niby tutaj, tak? Otwierać. A ty kto i czego tu chcesz? Przyjrzyj mi się. Co dostrzegasz? Żółte ślepia, dwa miecze. Mutowany zabójca mi się widzi. Słyszałem, że to odpowiednie miejsce dla dziwolągów. Dobrze słyszałeś. Jak znasz hasło, wchodzisz za darmo. Nie znasz, musisz zapłacić datek na nasz gaj. Tak się składa, że znam. Nie, no pierwsze, no dajcie spokój, no. Stara locha powiła warchlaki. A. Witaj w naszym gaju, bracie. Co szczęście, dobrze nam powiedział to hasło, bo już przez chwilę też miałem jakieś wątpliwości, że mógł nas okłamać. No ale zastanawiam się jeszcze, co z naszym zadaniem. Miecze i pierogi, no właśnie. Sugerowany poziom 24? Porozmawiać z Hatorim w jego pierogarni. No i to mamy załatwione. Po zmierzchu udaje się na spotkanie z dostawcą Hatoriego. No właśnie, to jest poziom 24 sugerowany, więc może nie będziemy jednak tego zadania robić teraz. Po nitce do kłębka. Porozmawiaj z zarządcą slumsów. To może też być ciekawe, ale... No dobra, spotkaj się z królem żebraków. Odwieźć coś w jej domu. Co ci dobrze? Jakie to interesy? Dobrze. Do nas. Czy to ona? A musimy sobie coś wyjaśnić, czarodziejko. Najwyższy czas. Ja i moi ludzie poradzimy sobie bez pomocy magów, a magowie bez naszej pomocy to tylko zwierzyna łowna dla straży świątynnej. Kogo ja widzę? Geralt? Witaj, Triss. O, widzę, że się znacie. Widzę, że się bardzo dobrze znacie. Byłem ciekawy, czy tu trafisz, Wiedźminie. Mówisz tak, jakbyś miał do mnie sprawę. Kto wie? W dzisiejszych czasach ktoś, kto nosi dwa miecze i umie zrobić z nich użytek, może być bardzo potrzebny. Mogłeś posłać po mnie jakiegoś pachołka. A mogłem. Ale chciałem zobaczyć, jak sobie poradzisz. Czy jesteś tylko sprawny, czy również sprytny. Widzisz, Wiedźminie, ja mam poważne plany. Dalekosiężne plany zagospodarowania tego miasta. To może powinieneś zostać miejskim rajcą. Żartujesz? Rada Miejska to zwykłe marionetki na sznurkach poruszanych przez hierarchę Nowigradu. A ostatnio też Radowida i jego łowców czarownic. Władza pozorna mnie nie obchodzi. Wizjoner z ciebie. Kiedyś tak zwane wolne miasto Nowigrad stanie się naprawdę wolne. A żeby do tego doszło, trzeba wyplenić stąd zabobony. Pierdolenie o świętości wiecznego ognia jest dobre dla dzieci. Widać nie tylko. W czasie egzekucji wiwatowały tłumy, głównie dorośli. No, tłuszcza zawsze lubiła swąd palonego ludzkiego mięsa. Ale ludzie kiedyś zrozumieją, że wieczny ogień jest tylko po to, żeby trzymać ich w ryzach. Mówią na to miejsce zgniły gaj.
ale to Nowigrad jest przegniły. Witaj w ostatnim bastionie normalności. Cieszę się, że ktoś taki jak ty trafił do naszego miasta, bo to kiedyś będzie nasze miasto, Geralt. Wspomnisz moje słowa? Wasze? Powiedzmy, że moje i moich przyjaciół. Ale to już zupełnie inna historia. A teraz zostawiam was samych, bo widzę, że właśnie tego potrzebujecie. Mam sporo rzeczy do załatwienia w mieście. Chętnie się do ciebie przyłączę. Co ty masz z nim za układ? Wykorzystujecie? Raczej pozwala mi przeżyć. Gdyby mi ktoś pół roku temu powiedział, że Triss Merigold będzie pracowała dla Nowigradzkiego półświatka... Pół roku temu Triss Merigold rozstała się z bliskim człowiekiem. Pani czarodziejka piękna jak zwykle. Żal się rozstawa. Pewnie niedługo tu wrócę. Rozumiem, Geralt, że przybyłeś do Nowigradu w jakichś ważnych sprawach. Bardziej niż ważnych. Szukam kogoś. A konkretniej? Chodzi o dziewczynę, która jest dla mnie jak córka. Ona? Tutaj? To niemożliwe. Są dowody na to, że tu się zatrzymała. Miałem nadzieję, że coś słyszałaś. Jesteś tu od jakiegoś czasu. Pomóż mi znaleźć jej ślad. Pewnie. Zrobię wszystko, co się tylko da. Pomyślę, kto mógłby coś wiedzieć. Okej. Chyba idziemy do niej. Albo i nie. Witaj, Smart. Udało ci się zdobyć składniki do magicznego kadzidła, o które prosiłam? Niby tak, ale wystąpiły pewne, rzekłbym, komplikacje. No więc idę ci ja z workiem wzdłuż kanału, patrzę, a tu z naprzeciwka wychodzi trzech ze straży świątynnej. Do rzeczy. Nie mamy czasu, a wiem, jak lubisz gadać. Poczekaj. Niosę worek pełen magikaliów, a ci idą prosto na mnie. Nie jestem strachliwy z natury, ale pot mi po dupie popłynął. Nie miałem wyjścia. Wrzuciłem worek do wody i powiedziałem, że to martwy kocur. Nie uwierzysz, ale łyknęli. Muszę odzyskać tę paczkę, Smart. Mam zlecenie. Wrzuciłem ją do kanału. Jakby przeszukać dno, to pewnie by się znalazła. Mam ci zapłacić, a potem nurkować w lodowatej wodzie? Ja to zrobię. Gdzie wyrzuciłeś pakunek? W okolicy Żurawia, przy przedostatnim mostku przed samym portem. Nie spodziewałam się tak szaleńczego poświęcenia. I tak miałem się odświeżyć. Chodźmy. Stójcie! Słyszycie? Przyszli po nas. Zaczął mówić dopiero jak zacząłem mu napływać pięty. Każdy ma jakiś swój czuły punkt. Ja kiedyś przesłuchiwałem maga, który nie reagował na ból. Wyrwałem mu paznokcie, miażdżyłem jaja i nic. A potem się okazało, że jest wrażliwy na łaskot. Położyłem mu chrząszcza na brzuchu i przykryłem kukiem. Mało nie oszalał. Tym razem nam się udało, ale lepiej wyjdźcie kanałami. Klapa jest w podłodze. Uważaj na siebie, Smart. Okej. Rozejrzyjmy się tutaj jeszcze u niego przy okazji. Jajo. Lubię zbierać zbędny staw. Okej. Kurde, sporo ma tego gościu. A, znowu jakieś... To akurat nie były rupiecie, bo chochelkę podniosłem. Co nie jest mi do niczego kompletnie potrzebne, ale... Kubek, serio? O, mięso. No, to było właśnie najważniejsze dla mnie. Pokaż, co tam masz na górze.
pierdoły. O, Helga znowu, goddammit. Liczyłem bardziej na żarcie, wiecie. Z tym u mnie krucho. Kurde, jeszcze wyżej można wejść. Czekajcie, na szybkiego tam się przejdę. O, panie. Ale nic z tego wziąć. O, czekajcie. Nie, no możemy coś tutaj wziąć. O! Glade żeśmy znaleźli jakiś. Ten znowu. Dobra, ten miecz. To w ogóle nie ma o czym gadać. Słaby. Słaby. Jeszcze raz słaby. Tutaj coś mamy. O! O, butelka wody. Świetna sprawa. Regeneracja żywotności. Z tego mamy. Tylko przez 5 sekund chyba, czy tam 10, ale zawsze coś. Dobra, spadamy. Ciekawe, czy to można było rozwalić, ale nie, chyba nie, bo to wszędzie są takie ściany z tego zrobione. Dobra. Możemy iść, Triss. Kurde, ile tu rzeczy. O! Ulepione... A, shit. No i dobra. Co my tu jeszcze mamy? Kurde, ciekawe rzeczy. I dosyć drogie. Raczej nie należy do... tanich. Czekajcie. 49, 45. Nie najgorzej, ale mogło być lepiej. Jeden tender żeśmy dostali. Moc znaku Quen. Ulepszenie umieszczone w wolnym niecie kryształku poprawia jego statystyki. W sumie mamy trochę tego, to moglibyśmy sobie wziąć. Szansa na wytrącenie z równowagi. Szansa na zatrucie. Te rzeczy sobie jeszcze w sumie zaoszczędzimy. Tak mi się wydaje. A do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy. Pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Dlatego likwidują magów, konfiskują ich majątki. W następnej kolejności wykończą nie ludzi. Elfy mieszkają w slumsach, ale krasnoludy mają wiele do powiedzenia. Smart mówił o tym miejscu. Na dnie powinna być paczka. Oczywiście, jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go, Menge cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki. Może innym razem. Nie tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Okidoki. No to co, Geralt, płyniemy, nie? Tu na pewno nie ma. O, tutaj coś już widzę. Tu jeszcze coś mamy. Z tym, że... póki co to są... Szukaj zatopione, no właśnie. Jeszcze żeśmy tego... O, tutaj będzie chyba. Ale nie wiadomo, nie, to jest pojedyncza roślina, to nie jest to. No podpłyń do tego, ale... Nie, no to jest pojedyncza roślina. Tak samo tutaj. Wynosz się, Geralt. Cholercia.
Tu mamy znowu zwykły. Pojedynczy tu też. Spróbujmy może między statkami. O, lipcia. Tutaj gdzieś się może skitrał? Nie. Bliżej tego statku. W tamtą stronę każą w ogóle nam płynąć. Tutaj w tym obrębie przecież w ogóle na mapie jest zaznaczona. Ja kurde pływam jak ten debil. Nie wiadomo gdzie. O. Skórzany worek. Daję paczkę Tris. Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. To mój pakunek. Chyba nic nie zamokło. Kochany jesteś. Podążaj za Tris. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Ale na amnezję, owszem. Zyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja. Nigdy tak nie uważałem. Musimy się pośpieszyć. Witaj, czarodziejko. Witaj, Brandon. Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Przeszkadza ci to w czymś? Na wieczny ogień nie. Ot niewinne zdziwienie. We dwoje poradzicie sobie dwa razy szybciej. Wyglądacie na najlepszych fachowców. Możecie zaczynać. Tris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Dobra, nie będziemy. W takim razie bierzemy się do roboty. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. Czemu jej twarzy nie widać nagle? Jej głowa jest obok. What the hell, kurde? Ja się zajmuję jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy najlepszych miejsc. Something is wrong with your head. O. Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej. That's better. Zabili mi króla. Szukaj szczelin. Dobra. Rozmieść pułapki na szczury, użyj wiedźmińskich zmysłów. Kadzidła to co? Rzucę zaklęcie i szczury same wyjdą. A bez kadzideł nie możesz tego zrobić. Nie chce mi się szukać szczurzych kup. Nie marudź. Dobra, jest. To chyba odpowiednie miejsce. Nie podoba mi się ten typ. Brandon? Mnie też. Jest stanowczo za tłusty. Poza jego urodą nie podoba mi się to, że nie chciał się targować. Widocznie bardzo mu zależy na odszczurzeniu. Ale chwila. Tris, to jest kupiec. On żyje z tego, że się targuje. Gdybym zwracała uwagę... Mamy te pułapki, czy mam sobie je zrobić w ogóle? Czy Tris rozkłada te pułapki, bo ja teraz nie do końca kumam. Nie no, bez jaj, ale my nie mamy żadnych pułapek, a czy my w ogóle możemy zrobić jakieś... Rzemiosło... Rękawice, rupieć, składnik rzemieślniczy. Spodnie. Niekoniecznie. Poziom 16, poziom 9. Kochole, eliksiry. No, come on. Odwary, oleje, petardy, substancja... Nie, dobra, my tego nie mamy robić.
Dobra, tu mamy kolejne miejsce. Łowca potworów w największym mieście zajmuje się szukaniem szczurzych kur. A więc to jest ta pułapka. No i tutaj. Szybko poszło. Już zaraz jej powiem, tylko jeszcze się tutaj rozejrzę, ale tu chyba nic więcej. To w każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęciem i będziemy mieli chwilę. Po aktywowaniu czaru porozmawiaj z Triss. No? Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę ją całą, zdrową i... pogodzoną. Znałem kiedyś człowieka, który na wszystko reagował kpiną. Zdrowe podejście. Na pewno dożył późnej starości. Kiedyś musieli mu amputować obie nogi. Przykra sprawa. Stwierdził, że to nawet lepiej, bo go już nigdy nie będą bolały. Doskonale rozumiem tego człowieka. Wiem. Tyle, że on oszukiwał samego siebie. Miał lepsze wyjście? Może i racja, ale prawdę zna tylko on. Tak. Prawdę o sobie znamy tylko my sami. Czasami dzielimy się nią z bliskimi ludźmi. Nawet jeżeli jest przykra? Tak. Kto wie, może kiedyś. Powiedz mi jeszcze, co słychać u Jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Co u Jen? Wszystko w porządku. To dobrze. A o co konkretnie pytasz? Nieważne. Odpowiedziałeś mi. No proszę. Nasze gołąbki ucinają sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są... Wiem, kto to jest, Triss. Moi przyjaciele. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił, jak spotkam kiedyś jakąś czarodziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił nam pułapkę. Od początku coś mi tu śmierdziało. Skoro jesteś taki domyślny, trzeba było brać nogi za pas. Nie lubię uciekać. Proponuję, żebyś nam grzecznie zapłacił i zabrał stąd tych panów. Póki jeszcze nie jest za późno. Chyba żartujesz. Nie po to zatrudniłem czarodziejkę, żeby jej teraz płacić. Dam ci radę, mutancie. Nie wtrącaj się w nie swoje sprawy. Dziękuję za dobrą radę, ale nie mogę jej przyjąć. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurwysyna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. Ha, ha, ha! Wspaniale! Geralt, z powrotem weź pierwszy miecz. Oho. Oh!
musiał mi zapłacić. Weszłam w zasadzkę jak małe dziecko. Gdyby nie ty, chodźmy poszukać pana Brandona. Nie! Nie zabijajcie mnie, panie! Oni mnie zmusili! Jakbym im nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny! Łowcy czarownic nie znają litości! Oszczędź mnie! Nie upodabniaj się do tych morderców! Zamknij się. Powinienem cię zabić. Ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze. Macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz, cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onej romantka. Corinne Tilly. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corinne jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Wyjdziesz z kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jonkher. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Miło było znów cię zobaczyć. I ciebie, Geralt. Idź już lepiej, zanim Corinne zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał cię znaleźć? Mieszkam na Okrawkach, za targiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. W takim razie do zobaczenia. Okej, słuchajcie, ja się troszeczkę zagrałem. Wciągnąłem się troszeczkę w Wiedźmina i zasiedziałem. Mamy 42 minuty w tym odcinku. No tak więc najwyższy czas oczywiście dobrze się skończyć. No i cóż, polecimy w przyszłym odcinku dalej. Póki co dzięki serdecznie za obejrzenie tego odcinka. No i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się. Pa, pa.